Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft, zapadła noc polarna i właśnie w czasie tej nocy będą mierzyć się Super Śledź i Zan. Okej, biorąc pod uwagę nazewnictwo graczy, zakładam, że Super Śledź jest osobą, która do mnie wysłała tę powtórkę i przy okazji wszyscy ci, którzy chcą znaleźć się na kanale w serii śmierdzielowej lub jakiejkolwiek innej, to zapraszam do wysyłania powtórek na sctstarcraft@gmail.com. Kolejka jest dosyć długa, niestety. A niektóre filmy nigdy nie trafiają, bo po ich obejrzeniu okazuje się, że nie warto było, żeby trafiły. Ale takich filmów jest naprawdę mało i generalnie większość w końcu jest przeze mnie komentowana i w końcu trafia do tej lub innej serii, więc jeszcze raz zapraszam do wysyłania powtórek. No i dobra, chyba będziemy mieli jakieś reakcje tutaj, coś tak czuję, bo ten SCV coś kombinuje. Okej, panie i panowie, korzystając z okazji, że jeszcze barek się nie zaczął budować, to przypominam wszystkim o koncie na Facebooku. Należy lajkować SCT StarCraft, znajdywać, a potem lajkować, a jak nie chce wam się szukać, to link jest podany pod tym filmem. Oh, nice! Protoss rozpoczął od Forge'a, podczas gdy Terran rozpoczął od Proxy Raxów, pojedynczych, warto zauważyć. No i ja jestem bardzo, 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 bardzo ciekaw, co ten Protoss będzie próbował robić. Bo nie wysłał żadnej probki, więc to wygląda jak jakiś defensywny Forge. Tu są raksy takie standardowe, więc no, będzie mógł pomyśleć Zan, że to jest po prostu standardowa zagrywka. Dwa kanony przy wejściu. No dobra, no bezpieczeństwo przede wszystkim, słuchajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim, nie ma to tamto, nie ma co się narażać na jakieś nieprzyjemności ze strony przeciwnika, po prostu wybudujmy dwa kanony i tyle. Polecam, świetna metoda. Okej, trzecie baraki. Cały czas 11 SCV, okej, no dobra, nie wiem do końca do czego to zmierza, ale przyspieszę na razy 2 albo nawet razy 4, bo mam wrażenie, że zanim coś się zacznie ciekawego działać w tym meczu, to jeszcze trochę czasu mi nie mam. W tej chwili 4 minuty, zaraz się 5 zacznie w tej chwili. I no, jak do tej pory ani gratuluję ze strony Protossa, nie mówiąc o Cybercore czy czymkolwiek innym. No interesujące. Ciekaw jestem, czy gdyby... No bo 5.30 to jest czas, kiedy jakby się jakiś Terran bardzo postarał, to może byłby w stanie tutaj już stawiać starporta i za minutkę czy dwie wlatywać. I co by zrobił ten Protoss, gdyby w to miejsce zrobić mu dropa z 6 Marinesów i 1 Heliona, na przykład. Czy natychmiast było bić G, czy próbowałby grać dalej? Jestem naprawdę ciekaw. Okej, więcej raksów, słuchaj, tak sobie myślę, że wszystko fajnie, nie, że robisz tutaj takie proxy i w ogóle, tyle, że Protoss nie robi absolutnie żadnego zwiadu, nic nie ma pojęcia, co robi jego przeciwnik. Równie dobrze mógłby mieć w tej chwili już 3 command centry dodatkowe i po prostu zbierać z nich wszystkich minerały, a Protoss nie miałby o tym żadnego pojęcia, no to jest... Świetna strategia na przyszłość, nie wspominając o tym, że przy 6.30 no to już mogłoby być, ja wiem, 6 maruderów? No, może i nawet więcej. No, generalnie parę maruderów i jeszcze więcej marinesów, które by po prostu rozniosły te wszystkie kanony, zanim Protoss zdążyłby powiedzieć, no, to są OP, tak? I byłoby już po wszystkim. No, ale dobra. Bardzo podoba mi się ta strategia. Jest po prostu genialna. 5 kanonów. Okej, czy jest jakiś techlab gdzieś na Steampacka czy coś? Nie. Jest za to, są za to baraki numer 5. Okej. Zaczynam powątpiewać, czy z jednej bazy Super Śledź będzie w stanie wszystkie te baraki utrzymać, ale... Skan pokazuje, że jest tutaj mnóstwo kanonów, a nie ma Nexusa, ale kurde, strasznie mi się podoba ta formacja, taka strzałka. O, jeszcze teraz zostanie dopełniona kanonem. Nice, to ma w sobie coś takiego geometrycznie fajnego. Zanim zbudujemy Nexusa, wybudujmy asymilatory, ponieważ wiemy,
że asymilatory budują się tak strasznie długo, że po prostu no, Nexus to przy tym pikusz i koniecznie trzeba wybudować je odpowiednio wcześnie. Bo inaczej moglibyśmy nie zacząć wydobywać gazu na czas, no i stracilibyśmy no, tak dużo wydobycia gazu. A to by było tragiczne. To by było tragiczne. Tą drogą warto zauważyć, że jest 10 minuta i 23 próby przeciwko 19 SCV. Okej. Okej. Nice. Siedzimy. Nic się nie dzieje. Kto z was wie, z jakiego to jest sketchu? Jak wiecie, to natychmiast pisać w komentarzach. Pierwsza osoba, która napisze, nie mam żadnego pojęcia, co wygra, ale będzie miała u mnie duże propsy. Siedzimy. Nic się nie dzieje. Pijemy. No. I cię pozdrawiamy, i Krzysiek cię pozdrawia, i Maciek cię pozdrawia, no, i Zdzichu, a nie, Zdzichu cię nie pozdrawia, no. Jeśli do tej pory jeszcze nie wiecie, co to jest, to koniecznie obejrzyjcie, bo jest naprawdę świetny sketch. W ramach podpowiedzi dodam, że jest wykonywany przez Sztura Młodszego, który swoją drogą jest naprawdę świetnym komikiem. Okej, mamy 13 minutę. Mamy 13 minutę. Jednego Siege Tanka. I coś czuję, że ten jeden Siege Tank będzie... Tak. Ten jeden Siege Tank będzie jedyną rzeczą, która będzie niszczyła te kanony. To trochę potrwa, ale jako, że jesteśmy na razy 2 albo nawet razy 4, to nie potrwa to aż tak długo. Ten probe został wysłany na pewną śmierć. No dobra, no i co? Może by jeszcze z jednego kanona wybudować... kanona, Siege Tanka wybudować, co? Taka losowa myśl. O, jeszcze dwa Siege Tanki, yeah! Yeah! Dobra, niszczymy kanony szybciej. Okej, może nie będę zatrzymywał, ale spowolnię trochę. Tak na marginesie... To jest bardzo sensowne myślenie ze strony Super Śledzia, no bo... Okej, gdyby był naprawdę dobry, to by się już 3 razy zdążył przebić przez swojego przeciwnika maruderami, albo nawet samymi marincami, albo zrobiłby dropa i po prostu wygrał ten mecz. Ale Siege Tanki, no to jest po prostu idealna odpowiedź na kanonującego się Protosa. Po prostu, no, Protos nie będzie miał żadnej odpowiedzi na Siege Tanki, tak? Immortale są okej, świetne przeciwko Siege Tankom, ale nie mają takiego zasięgu. Więc no, do niszczenia kanonów nada się idealnie. Jeden Void Ray, no co, może i zniszczy jednego Siege Tanka, ale co z tego? Okej, jak widzimy Void Ray przeciwko małej ilości marinesów całkiem dobrze sobie daje radę, ale tutaj mamy ich zdecydowanie zbyt dużo i w tym momencie już nawet nie trzeba by rozstawiać tych Siege Tanków, tylko po prostu wejść marinesami, zniszczyć tego ostatniego kanona i... O, właśnie, jak widać na załączonym obrazku. Void Ray nie mikrowane po prostu padają. Stargate'y zostaną bez zasilania. Nie ma już pylona, który by je zasilał. Nexus pada i wszystko po kolei, powoli, po drodze będzie padało. A kanony na high groundzie? Okej, świetnie. Tyle tylko, że jeden, dwa skany i te Siege Tanki je przerobią na sieczkę. Nie mówiąc o tym, że... Wow, widzicie ten kształt? Widzicie ten kształt? To jest taki... Jakby shuriken, wiecie, ta gwiazdka ninja po prostu. Nice. Okej, no właśnie, jeden skan, niszcz pylona. O, nice, podobało mi się, to było piękne. Niszcz pylona. O, i teraz można już po prostu wejść, zniszczyć ostatniego kanona i wygrasz ten mecz. No, dajesz panie. Dobra, więc wbrew temu, co powiedziałem na początku, to nie jest śmierdziel. Sorry, ale to nie jest śmierdziel. To jest 18-17,5 minutowy mecz, w którym absolutnie żadnego cheese'u nie ma. Natomiast zdecydowanie nadaje się do Viva le Bronze, do którego niniejszym go kwalifikuję. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie, no i oczywiście zapraszam do innych komentarzy na kanale SCT, zwykle StarCraft. Cześć!